Dzień dobry, witam Państwa. Mocna Dora Porada, czyli Michał Królewski, radca prawny. Dzisiaj odpowiemy na kolejne pytanie naszego klienta o to jego treść. Zarząd zwoła nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Jego celem jest wprowadzenie do umowy spółki zapisów o umorzeniu udziału. Czym jest umorzenie udziałów i jakie ma konsekwencje dla wspólnika? Umorzenie udziałów jest bardzo ciekawą instytucją, niekiedy bardzo przydatną, tylko warto posłuchać na ten temat, jakie wady i zalety umorzenie udziałów może mieć w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Samo umorzenie powoduje unicestwienie, likwidację udziałów, czyli te udziały z chwilą umorzenia przestają istnieć. Stąd też, jeżeli umorzeniu podlegają udziały wszystkie danego wspólnika, taki wspólnik przestaje być wspólnikiem danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To od razu wskaże, że umorzenie wchodzi w życie z chwilą wpisania stosownej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Czyli sam fakt powzięcia uchwały nie jest tu jeszcze kluczowy. Tą uchwałę trzeba zarejestrować w sądzie rejestrowym w KRS-ie. Samo zaś umorzenie to takie trzy zasadnicze rodzaje: umorzenie dobrowolne, umorzenie przymusowe oraz umorzenie automatyczne. Umorzenie dobrowolne jest formą umowy, którą zawieramy pomiędzy spółką a danym wspólnikiem i on się zawiera w celu umorzenia, czyli spółka nabywa udziały własne po to, żeby je następnie umorzyć. Tego umorzenia dochodzi na skutek uchwały zgromadzenia wspólników. Umorzenie takie może być odpłatne bądź też nieodpłatne, w zależności od tego, jak strony się umówią, bowiem jak już stwierdziłem nieco wcześniej, dochodzi tutaj do zawarcia umowy nabycia udziałów poprzez spółkę. Więc ta umowa może być zarówno odpłatna, jak i też nieodpłatna. Inaczej wygląda sytuacja z umorzeniem przymusowym. To jest forma kary dla wspólnika, który w jakiś sposób naruszył interesy spółki. W takim przypadku, żeby umorzyć przymusowo udziały, przede wszystkim umowa spółki musi wskazywać przesłanki czy też warunki takiego umorzenia. Innymi słowy, sytuacje, w których dane zachowanie wspólnika będzie kwalifikowało się do jego umorzenia przymusowego udziału. Najczęściej to jest kwestia naruszenia zasad konkurencyjności, ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa spółki, czy innego działania na niekorzyść spółki, czy też pozostałych jej wspólników. Więc pamiętajmy o tym, że przede wszystkim, jeżeli decydujemy się na umorzenia przymusowe, żeby precyzyjnie opisać w umowie spółki, jakie przesłanki mogą upoważniać zgromadzenie wspólników do podjęcia uchwały, która się ma powodować umorzenie przymusowe. Umorzenie przymusowe zawsze jest umorzeniem odpłatnym, więc tutaj też umowa spółki powinna przewidywać zapisy odnoszące się do kwestii wynagrodzenia za umorzone udziały. Wynagrodzenie nie może być niższe od wartości aktywów netto przypadających na właśnie umorzone udziały. Oczywiście w umowie spółki możemy wpisać sobie wyższą kwotę za takie umorzenie przymusowe. Ostatnim typem umorzenia jest umorzenie automatyczne. To jest taka mieszanka umorzenia przymusowego i ziszczenia się warunku. W umowie spółki wskazujemy warunek bądź zdarzenie, do którego ziszczenia się zależne jest umorzenie automatyczne. Jeżeli ten warunek się ziści, dochodzi do umorzenia już bez konieczności podejmowania uchwały przez zgromadzenie wspólników. Stąd też ta nazwa umorzenie automatyczne, czyli dochodzi do niego automatycznie z chwilą ziszczenia się danego warunku. Wspólnicy nie muszą tutaj już podejmować owej uchwały w sprawie umorzenia. Umorzenie automatyczne, jak już mówiłem, jest zbliżone do umorzenia przymusowego, bowiem jakby określamy ten warunek, a po drugie również umorzenie automatyczne musi wiązać się z wynagrodzeniem za umorzone udziały, żeby tego wspólnika ewentualnie nie skrzywdzić. I umorzenie automatyczne może być wykorzystywane także przez inwestorów, którzy na przykład zamierzają zainwestować w spółce określone środki, na przykład na określone przedsięwzięcie. Mogą wpisać w takim przypadku do umowy spółki jakiś warunek, kamień milowy, od którego jest uzależnione to, czy dalej chcą w dane przedsięwzięcie inwestować. Jeżeli na przykład ten kamień milowy w określonym terminie nie zostanie osiągnięty, ich udziały będą podlegały umorzeniu za wynagrodzeniem wskazanym w części umowy spółki, no przez co ten inwestor ma zagwarantowane, że na przykład kwota X do niego wróci w danych okolicznościach. Więc możemy sobie tutaj w dość bezpieczny sposób jakby programować w treść umowy spółki no wyjście takiego inwestora czy innego wspólnika z danej spółki i zagwarantować mu wynagrodzenie, które za te umorzone udziały otrzyma. Dzięki temu oczywiście umorzenie sprawia, że tych udziałów nie trzeba sprzedawać, nie trzeba szukać kupca na owe udziały, negocjować ceny. Mamy tutaj bowiem zagwarantowaną cenę, czyli w przypadku odszkodowanie za umorzone udziały w treści umowy spółki. Państwo widzą, umorzenie w zależności od rodzaju może mieć różne przeznaczenia. Umorzenie dobrowolne
Pozwala oczywiście na wyjście wspólnika ze spółki, jeżeli on nie znalazł kupca, mimo wszystko chce zrezygnować z uczestnictwa w takiejże spółce. Umorzenie przymusowe ma motywować wspólników do zachowania jak najlepszych standardów i lojalności względem spółki, a w przypadku ich naruszenia stali wspólnicy mogą postanowić o formie wykluczenia takiego wspólnika ze spółki poprzez umorzenie, unicestwienie jego udziałów. Umorzenie automatyczne ma szerokie spektrum zastosowań. Może być przykładowo wykorzystywane dla zachęcenia inwestora do zainwestowania w jakieś przedsięwzięcie i zagwarantowanie mu określonego zwrotu kapitału, jeżeli do tego przedsięwzięcia nie dojdzie, bądź też któryś z jego etapów nie zostanie osiągnięty. To tyle, jeśli chodzi o umorzenie. Pamiętajmy jeszcze na koniec, że żeby można było z umorzenia skorzystać, przepisy czy postanowienia dotyczące umorzenia muszą być wprowadzone do umowy spółki. Więc jeżeli umowa spółki nie zawiera takich zapisów, musimy uprzednio dokonać zmiany umowy spółki. Tutaj też przypomnę, że zmiana umowy spółki wchodzi w życie dopiero z chwilą wpisania stosownej zmianki w rejestrze przedsiębiorców KRS. Czyli fakt powzięcia uchwały naszych wspólników o zmianie umowy spółki jeszcze nie powoduje, że obowiązuje nas umowa o danej treści. Dopiero z chwilą wpisania informacji o tej zmianie przez sąd rejestrowy ta zmiana umowy spółki wejdzie w życie. Od tego czasu można stosować na przykład przepisy o umorzeniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam oczywiście do zapoznania się z innymi filmami na naszym wideoblogu Mecenas Dobra Porada. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, naszą stronę internetową oraz do bezpośredniego kontaktu ze mną. Dziękuję Państwu. Do widzenia.